Witam Was kochani w mojej kuchni. Dzisiaj mam dla Was bardzo pyszną, ale przepyszną roladę. Taką hobby biszkoptową z nutelu, w środku nutella. Czyli to znaczy rolada. Rolada na szybko, na słodko i muszę powiedzieć, a to opowiem na końcu. Bardzo pyszną, nie jest ciężko do zrobienia i już pokazuję, co potrzebujemy. No i kochani, tu mamy następujące składniki, wszystkie składniki, to znaczy jajka i mleko w temperaturze pokojowej. I będziemy potrzebować 6 jajek, oddzielone żółtka od białek, białka, cukier i kakao będziemy potrzebować na koniec potem. No, kakao też, ale to wszystkie składniki w opisie. Tum wum i co i jak. 6 żółtek, 50 g cukru, 20 g mleka w proszku, 100 g mąki, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 60 g mleka i 50 g oleju bym potrzebować. Potem te 6 żółtek, 50 g cukru do tego i 2 łyżeczki kakao. No, to będzie na koniec. Składniki suche się teraz wymieszą. To jest mąka z proszku i z mlekiem w proszku. A żółtka się ubija teraz cukrem na puszysto. No, pisało tu trzepaczką taką ręczną, to wszystko ubić na śnieżno, na kremowo, na puszysto, ale to nie szło, że na tylko jedna, myślała, że fajnie pójdzie, ale potem zmieniła i wziąła dwie trzepaczki takie i ubiła fajnie na puszysto. Tak. Okej, okay, już puszysto je. Teraz my przesiejemy się te mąki, to znaczy te suche składniki. No. Jak nie macie mąki w proszku, to mi się wydaje, możecie zastąpić normalną mąką. Jak nie macie mleka w proszku, to możecie zastąpić normalną mąką, ale wtedy nie baje tego smaku. No ale można spróbować. Nie? Ok, ta mąka przesiała się, dała tego mleko. Wymieszać ostrożnie. Jak to będzie wymieszane, domy ten olej do tego. Wlejemy olej rzepakowy, miał no, roślinny rzepakowy albo słonecznikowy. Ostrożnie to wymieszać, tą taką rózgą, bo jak to się nazywał. I teraz ubijemy się te 6 żółtek ze szczyptą soli. I jak te żółtka się spienią, pomału bymy dodać 60 g cukru. I ubijemy tak długo, aż te białka będą sztywne. Te kakao na sam koniec, jeszcze no nie jest potrzebne. Ja wam wszystko opiszę, co i jak w opisie na dole pod filmem. Ok, białka ubite. Blacha mu srogo, taką standardowo, co wlezie. Mój piec ma 60, no jest 60, to mu taką blacha 60, no. No co wlezie do tego pieca, wy chyba wiecie o co chodzi, nie? Taką płasko, ajfa. Ok, teraz te białka dumy do tej masy. Nie wszystkie, trzy łyżki się zostawimy. I ostrożnie to wymieszać. Żeby nie zbić powietrza za zbytnio, no, żeby to jest puszyste było. I tak gdzieś około 3 łyżek białka się ustawiła, jest na sam koniec. I teraz tak, tu mu właśnie ta blacha taką, no to taką standardowo 60, no. Tu muszę się ten papier tak podwinąć. No, czekajcie, piekarnię cię już rozgrzać na 175 stopni góra-dół. I teraz połowa tego ciasta wylejemy na ten papier, na ta blacha. Ja to tak na oko mierzyłam, no połowa, to tu zaś trochę w zionach, potem zaś dołożyła te dwie łezki. No, gładko rozsmarować. Na razie to robię jak taką łyżką, a potem się w żonach taką kartę. Wiecie, to do ciasta taką kartę. Gładko rozsmarować. Ok, położę na bok. I teraz do tej reszty domy kakao. Dwie łyżki kakao, dwie łyżeczki. I reszta tego białka i to dokładnie wymieszać. I teraz ta masa czekoladową, kakaową musi przyjść na górę, na ta jasną. I żeby się fajnie rozprowadzało, żeby się nic nie pomieszało,
Wkleja się to do worka, to jest taki worek śniadaniowy. Możecie do takiego szpryc bojtla dać. Wszystko się to wkleja. No, tutaj ostrożnie trochę. I za pomocą tego worka wszystko się to fajnie starała się to tak rozprowadzić. Okej, tu się wytnę taką niewielką dziurę. I teraz to tak rozprowadzam. Ja już tu miałam wrażenie, jakże kto zaczął nalot, że jednak mi tu nie wyjdzie to i ta masa czekoladowa jednak trochę, jakby to powiedzieć, zgniotła, ubiła tam białą masę. Albo nie wiem, albo może źle podzieliła, ale to też na końcu będziecie słyszeć jeszcze. Że niby ta masa czekoladową może trochę za ciężko była i już mi tak przygniotła ta białą. Dlatego nie wyszło tak, jak miało wyjść. Ale nie wiem, no. Okej, wyszło jak wyszło, ale wyszło dobre. Okej, ostrożnie rozsmarować to. I to pójdzie do piekarni. Aha, czekajcie, jeszcze paski będziemy robić. No, chociaż tu te paski... Nie było tych pasków widać. Jak wy tak na to patrzycie teraz... No, od góry do dołu i musicie teraz widzieć za rozczałki, bo tu pokorza, jak ta rolada będzie zwijaną. Yeah. Tak, tu musicie się, to się musicie zapamiętać. Zrobimy takie paski delikatne. Właśnie chodziło o to, żeby trochę tej... czekoladowej masy. No, nie umiesz strzałki tutaj narysować tym, dlatego zrobię jak tak, czyli od waszej prawej strony, jak tu patrzycie, będzie ta zawijana, będzie zaczynać zawijaną ta rolada. Ok, 175 stopni, 20-25 minut piec, po 20 minutach sprawdźcie patyczkiem i teraz ta rolada już, tym biszkopem już jest upiecony, gorący, teraz go odwrócam i zawinam. Pamiętajcie, nie przesuszyć, tak po 20 minutach sprawdźcie. Możecie nawet po 15 sprawdzić, w zależności jaki piekarnik macie. Odwróciła ją. Tak, żeby tym białą część była do góry. Ostrożnie ściągnę ten papier do pieczenia. I gorącą rolada zawina, ale muszę się jeszcze to przesunąć trochę. Ja tu mam takie podkładki, to są takie deski cieniutkie. Niby no deski, podkładki do krojenia. Ok, teraz ta rolada się zawinam. I tak ją zostawiam do całkowitego wystygnięcia. I jak mi już wyschnie, no... Myślę, że tu dobrze zawinona ta rolada. Jak mi wystygnie, to tu się rozgrzała tak gdzieś 6-7 łyżek Nutelli. Rozgrzała się po to, żeby się lepiej rozsmarowywało. I teraz ta Nutella posmarujemy na te całe ciasto. Zawinimy zaś. Ta ściereczka się cofna stąd i teraz będziemy robić polewa czekoladowo. Tu mam 100 g czekolady gorzkiej, 50 g mlecznej, 100 ml gorącej śmietany się wlała do tego poczeku, tak gdzieś 5 minut, zacznę mieszać, aż ta czekolada się rozpuści. Potem włożę tak gdzieś na 5 minut do lodówki, 5-10 minut, żeby ta polewa taką gęstą się zrobiła, fajną, taką jak tutaj i można luć. Ta rolada można polać. No ja tu miałam na taki desk, no na tej podkładce, widzicie, tam mi się wylewało. Możecie na takiej kratce zrobić. Mogła w sumie na kratce to zrobić, to by mi ta czekolada ściekła. I teraz się posypiam taką czekoladą, połamaną, takie coś, no. I zostawia tak gdzieś 20 minut w lodówce do wystygnięcia, do wyschnięcia, aż ta czekolada wyschnie i potem można jeść, no. Thank you.
No, na razie tu przykroiła pierwszy kawałek, jeszcze to miach na tej podkładce. Nieapetycznie tu wygląda ta czekolada po bokach, ale zaraz to położę na talerz i będzie widzieć. No, okej. Okay. No, tak wygląda w środku. Te białe miało być trochę inaczej, trochę większe, ale mi nie wyszło. Okej, okay. Bardzo pyszne było. No kochani, ciasto to miało być huragan, takie wiecie, rolada huragan, taką te białe miało być więcej widać i takie no odznaczenie, no inaczej to miało wyglądać, aniżeli wyszło. Ja się tak zastanawiałam, jakże to przekroiła, dać to na YouTube albo nie dać to, ale mój synek powiedział, mama, to jest najlepsze ciasto, jakie ty się upiekła, dlatego tu dowód, no je bardzo pyszne. Oczywiście możecie przez te mleko w proszku, to ciasto było takie, nie takie biszkoptowe, no takie fajne, jakby to powiedzieć, zbite, nie wiem, bo jakoby to określić. Nie było zakalcowate, nie było zaś takie, wiecie, twarde, choćby zepsute, choćby nieudane, ale było bardzo fajne i moim dzieciom bardzo smakowało i mój synek już mi łazi 3 dni i zaś mi godo, kiedy zaś to upiekam, no. Zamiast ja by właśnie tam nie chciało paprać z tym, wiecie, z tym białym albo coś z tymi dwoma rodzajoma, to możecie do całego ciasta dać kakao i zrobić taką normalną czekoladową roladę. No. Okej. Bardzo pyszno, bardzo wam to polecam i ja wam muszę powiedzieć, to jest moja pierwsza rolada w życiu, co zrobiła, udała mi się, fajnie mi się zawinęło. I no i już mu na oku inne rolady i może tak niedługo będzie widzieć inne rolady u mnie na filmie, na kanale. Dobra kochani, to by było na tyle. Bardzo pyszno, wypróbujcie to, nie pożałujecie. Dzięki za obejrzenie, dzięki, że się ze mną są, dzięki za wszystkie komentarze, za wszystkie. Życzę wam miłego dnia, miłego tygodnia i do następnego razu. Cześć!